Kobieta zaangażowana społecznie i obywatelsko, działa charytatywnie na rzecz społeczności lokalnej. Bezinteresownie pomaga innym, wykorzystuje swoje możliwości, umiejętności, wiedzę, żeby dać innym coś od siebie, poprawić jakość życia w swoim otoczeniu. Walczy o tytuł Baba Fest 2016. Gościem w programie moim zdaniem jest pani Henryka Żygota, na co dzień opiekunka świetlicy wiejskiej w Pożarkach. Witam panią serdecznie. Witam panią, witam państwa. Od wielu lat uczestniczy pani w życiu społecznym. Na czym ta działalność polega? Znaczy głównie zajmuję się, można powiedzieć, dziećmi i młodzieżą. Staram się, żeby rozwijali swoje umiejętności, żeby dążyli do wyższej edukacji, po prostu żeby nie kończyli na szkole podstawowej. No, staram się też poprawiać wizualizację miejscowości, żeby to jakiś miało wygląd. Oczywiście przy pomocy dzieci, młodzieży, oczywiście i osób dorosłych. Staram się włączać rodziców, starsze rodzeństwo, tych dzieci, co chodzą na świetlicę do nas. Pani Heniu, wszystko zaczęło się od Komitetu Wiejskiego. Proszę opowiedzieć, to było chyba 10 lat temu. Znaczy komitet powstał w 2005, ale ja mówię, że ja działam od 2006 bardziej, bo to dzięki komitetowi powstała świetlica nasza, pierwsza taka w gminie. A ja tak zaczęłam jak zaczęłam pracować na świetlicy. Po prostu zaczęłam szukać funduszy, żeby młodzież rozwijała właśnie swoje umiejętności, żeby nie siedziała na przystanku, żeby no, po prostu nie właziła w szkodę, a zajęła się czymś pożytecznym dla siebie i również dla innych. Czyli rozumiem, że zaczęło się wszystko od świetlicy wiejskiej, ale skąd pomysł właśnie na taką działalność? Skąd to się wzięło? Znaczy później, no to są osoby, które z początku mi pomagały i Klub Integracji Społecznej, znaczy z początku pisanie takich projektów małych, na przykład na wakacyjne zajęcia dla dzieci, bo szkoła to szkoła, mają świetlice, mają różne SKS-y, a już wakacje jest gorzej, zwłaszcza, że to są tereny wiejskie i dzieci nie wyjeżdżają na wakacje. I to się tak zaczęło właśnie z Klubem Integracji Społecznej. Spotykaliście się, tak? Tak, tak. Z początku właśnie chodziło, żeby zapewnić dzieciom bezpieczne wakacje. No i były, no w internecie się szuka możliwości, były ogłoszenia o małe granty, no i pisało się takie. To nieduże pieniądze, na wakacje 3000, na ferie 2000, czasami 5000, naprawdę nieduże pieniądze, ale dla dzieci to było bardzo, bardzo dużo. Zaraz porozmawiamy o tych środkach zewnętrznych, natomiast chciałabym tak jakby zatrzymać się przy tej samej świetlicy wiejskiej. Co państwo robicie w tej świetlicy? Co się dzieje na co dzień? Bo wiem, że się dużo dzieje. Znaczy, głównym założeniem tej świetlicy była pomoc przy odrabianiu lekcji, bo naprawdę to było bardzo ważne, żeby dzieci nie zostawały na drugi rok w tej samej klasie. No i od tamtej pory się wszystko zmieniło. Poprawiło? Bardzo poprawiło. Współpraca ze szkołą się zaczęła, z wychowawcami. Co robimy? No właśnie, głównie pierwsze co jest odrabianie lekcji, a później są zajęcia różne. Proszę opowiadać. Stolarskie, ogrodnicze, naprawdę było tych zajęć, muzyczne, znaczy ja nie prowadzę muzycznych, jest osoba, która te zajęcia prowadziła, bo jest z wykształcenia muzykiem. Gra na bębna, chodzenie na szczudłach, taniec z ogniem, przecież mamy ten zespół Diablików, drugie pokolenie tańca z ogniem, gdzie jesteśmy zapraszani no, na terenie naszego powiatu. I osoby, które zobaczyły te występy, naprawdę chwaliły w tej chwili ten zespół, ówczesny zresztą też. Mamy wycieczki, no park linowy, spływ kajakowy, turniej do siatkówki plażowej, to jest corocznie. Wyjazdy młodzieży, na przykład była w 2010, pojechała moja młodzież, ta starsza, na wymianę na Węgry. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy dzieci, bo głównie do tej świetlicy uczęszczają dzieci, ale i też i młodzież, prawda? Tak, 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 tak. No właśnie, czy te dzieciaki chętniej, młodzież przychodzi, chętnie uczestniczy w tych zajęciach? Tak, to można naprawdę na niektórych stronach zobaczyć, że właśnie mówię cały czas o tym zespole, ale zajęcia stolarskie to dla nich to jest mega. Nie patrzymy, czy to są dziewczyny, bo ja zresztą z zawodu jestem stolarzem, także nie ma problemu. Nie ma problemu żadnego, czyli swoje narzędzia przynoszę, jakieś drobne dokupujemy z projektów
i robimy kosze na śmieci drewniane, skrzynki na kwiaty, robiliśmy stoły, odnawialiśmy, po prostu blaty zmienialiśmy. Nasz aneks kuchenny, który powstał właśnie, był zrobiony ręką młodzieży, dzieci i młodzieży, nie tylko młodzieży, bo i dzieci. Czyli pomagają. Znaczy oni to robili, oni to składali, wymierzali. Mhm. Znaczy fakt, że było to już do wymiarów, było w stolarni docięte, no tak. Ale trzeba było kleić ranty, wywiercić, nawiercić, wymierzyć wszystko. To już była ich robota. Działa Pani również aktywnie przy pozyskiwaniu właśnie, jak już wcześniej Pani powiedziała, środków unijnych i też tych zewnętrznych środków i tych przede wszystkim tych małych grantów. Tak. Ma Pani ich dość dużo na swoim koncie. Tak, to tak. Znaczy Fundacja Wspomagania, ja już mogę powiedzieć skąd były brane. Proszę Fundacja bardzo. Wspomagania Wsi, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Razem Możemy Więcej, Danon, Masz Pomysł, Podziel się Posiłkiem, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Inicjatywy z Philipsem to było. Współpracujemy z Fundacją dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, to już od kilku lat właśnie. O właśnie, no właśnie, przy okazji jak współpracujemy, język angielski jest u nas w świetlicy już od 5 lat. To jest głównie dzięki Fundacji dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste. Czyli są to różne projekty. To różne, jest... naprawdę, już jest mi naprawdę ciężko wymienić skąd, tylko ja mogę powiedzieć, się pochwalić, że z małych, chyba największa dotacja to była 11 tysięcy. W ciągu tych 10 lat, bo 10 liczę, było ponad 100 tysięcy. No to sporo. Tak, samych małych, mówię, gdzie 11,5 tysiąca była największa. Dzięki swojej działalności została Pani zauważona i trafiła Pani do plebiscytu Baba Fest 2016. Jak to się stało? No to zgłosiła mnie koordynatorka Klubu Integracji Społecznej przy GOPS Kętrzyn. Gdzieś to znalazła, nie wiem gdzie to znalazła. Mówi. No i mówi, to coś dla Ciebie. Mówi, tam to będzie jako też reklama. I... No i zgodziłam się. Ona wypełniała, ona wysyłała. Proszę opowiedzieć, na czym to polega? Na czym ten konkurs, ten plebiscyt polega? Znaczy są zgłaszane kobiety działające w naszym województwie warmińsko-mazurskim na cele społeczne, charytatywnie, no na w ogóle na działania. Ci, co działają społecznie? Społecznie, tak. Tak, rozumiem, ale konkurs Baba Fest, przepraszam, plebiscyt Baba Fest to nie tylko konkurs, bo to są też szereg różnych imprez, uroczystości. Tak, tam są też warsztaty, różne spotkania, na przykład też będzie teatr, gdzie będzie pani Krystyna Janda występowała, także sztuka. Nie pamiętam tytułu. No jest ta gala Baba Fest, gdzie będzie występował John Porter. Boże. I prowadzić będzie Iwona Pawłowicz tą galę. No tyle, co tak pamiętam. No to zacne grono będzie. A ile kandydatek startuje? Kandydatek startuje 8. 8 jest. Rozumiem, że są to kandydatki z całego województwa tak, warmińsko-mazurskiego. Całe województwo warmińsko-mazurskie, tyle że ja mam najdalej do Olsztyna. Tyle, czemu można zobaczyć, jak to mniej więcej jest. Pani jest jako jedyna reprezentantką tutaj naszego tak. Powiatu kętrzyńskiego. Tak, chyba nawet w tą stronę, jadąc od nas do Olsztyna, to chyba jestem jedyna, tak na tej drodze można powiedzieć. Jaka jest nagroda w tym plebiscycie? Czy nagrodą jest 3000 zł w tym plebiscycie, ale można poznać też ciekawych ludzi, to jest też jako wartość dodana też. No i można się też zaprezentować. No i myślę, że na następne działania jakby nawiązać kontakty, też to jest ważne. Bo będą nowe kontakty nawiązane. Jak można głosować na Panią? Znaczy głosować trzeba wejść na stronę www.babafest.pl. Tam w zakładce konkurs znaleźć moją osobę. Jestem ostatnia, bo jest alfabetycznie. Czyli no jest tam taki kwadracik głosuj, wypełnić. Pojawi się tabelka, wypełnić. Oddać głos i potwierdzić później go przez maila. Trzeba jeszcze wejść na swoją pocztę i potwierdzić przez maila. Dlaczego? Bo rozumiem, że chce Pani wygrać ten konkurs, ale dlaczego? Znaczy się, no mówię, nawiązanie nowych kontaktów, no poczuć się też
kimś wyjątkowym, bo na przykład niedawno była sesja zdjęciowa, to właśnie... No właśnie, przeszła Pani wielką metamorfozę. Tak, tak, tak. Właśnie była ta sesja zdjęciowa, czułam się naprawdę zabiegana, czułam się damą, czułam się ważna, tyle osób zabiegało, żebym wyglądała bardzo dobrze, żebym się czuła też dobrze. I naprawdę niesamowite przeżycie i tego mi nikt nie odbierze. Czy ja wygram, czy ja nie wygram, tego mi nikt nie odbierze, bo każda kobieta powinna chociaż raz w życiu tak się poczuć. No tak, ale też ważne jest to, że Pani wygrana też przełoży się na Pani na Pani dalszą działalność. Znaczy, oczywiście, że tak, bo to jest jakby taka motywacja, tak, że warto coś robić, chociaż ja cały czas twierdzę, że warto coś robić. Bywają takie dni gorsze, że człowiek się stoi wypalony, ale przychodzi nowy dzień, pozytywny, patrzę na tą moją młodzież, wiem, że warto, bo już są sukcesy z wcześniejszą młodzieżą, z pracą z wcześniejszą młodzieżą, już tą starszą, teraz jest ich rodzeństwo i to mi daje takiego kopa do działania. Pani Heniu, ma Pani swoje 5 minut, żeby zachęcić widzów naszych do tego, żeby na Panią głosowali. Proszę bardzo. Witam Was, kochani. Byłabym bardzo wdzięczna, jakbyście oddali głosy. No, sami już... Niektórzy mnie znają, niektórzy może poznają. Po tym reportażu przybliżyłam Wam swoją osobę. Mówię, głosowanie jest tylko do poniedziałku do 12 i każdy głos się liczy. Dla mnie naprawdę bardzo się liczy. Wystarczy wejść na stronę www.babafest.pl w zakładce konkurs. Znaleźć tam moją osobę, jestem ostatnia, bo alfabetycznie jest. Oddać głos, potwierdzić przez maila i byłabym bardzo wdzięczna. Chcę wygrać jako reprezentantka naszego tutaj regionu. I powiatu Kętrzyńskiego. Dziękuję bardzo. Dlatego, szanowni Państwo, prosimy Was o wsparcie. Głosujcie, bo warto. Pani Henia jest fantastyczną osobą, dlatego jeszcze raz prosimy, głosujcie, głosujcie i jeszcze raz głosujcie. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Pani również serdecznie. Ja dziękuję też Pani bardzo i dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem była Pani Henryka Żygota, na co dzień opiekunka świetlicy wiejskiej w Pożarkach, również kandydatka do plebiscytu Baba Fest 2016. Dziękuję Państwu jeszcze raz i dziękuję Pani. Dziękuję.